Unbroken. Dzień dobry z Kietrza, miasta, które kocha drifting. Się dzieje. Nasza runda uliczna Drift Open jest otwarta. Bawcie się Państwo. Przestaje powoli być Drift Open w Kietrzu, to zaczyna być faktycznie Kietrz Festival. Za mną zlot out, jedna ze stref zlotowych. Wieczorem koncerty, atrakcje dla dzieci. Kurczę, dużo się tutaj tego dzieje. Goksy będą jeździć w przerwach, także gokarty takie malutkie, bokoloty stworzone z gokartów. Bardzo, bardzo dużo się tego dzieje tutaj. Naprawdę, ciężko jest to wszystko dźwignąć, żeby wam pokazać. Sami widzicie w imprezę wpakowane kupy siana. Co to masz? Balunek! To jest palnik, żeby nie było. To palnik swoje zostawia pamiątki po ludziach, gifty rozdaje. Muszę przyznać, w tym roku zawodnicy całkowicie inaczej podeszli do tej trasy. Bardziej zachowawczo, bardziej ostrożnie. I to punktuje, bo żadne auto nie wykruszyło się przez żaden wypadek do kwalifikacji. Kończą się powoli treningi. Historia driftu u mnie zaczęła się właśnie z ulicy i od zawsze trenuję najwięcej na ulicy. Trasa na pewno nie jest szybka, ale trzeba dobrze ją zainicjować i w odpowiednich punktach wytracać prędkość, żeby przejechać płynnie. Mieszkańcy są bardzo sympatyczni, miło nas powitali, atmosfera jest bardzo miła, ugościli nas jak należy, że tak powiem. Klimat jest bardzo sympatyczny, fajny, ludzie są też mili, całkiem inny klimat niż w Kłodzku. No bardzo sympatycznie, oglądaliśmy live'a, myśleliśmy, że ta trasa będzie taka ciężka do jazdy, ale jest bardzo fajnie. Bardzo fajnie, dużo kibiców, dużo osób zainteresowanych, wszystkim się podoba. Bardzo pozytywne podejście, dużo młodych ludzi, dużo dzieci. Powiem szczerze, że jak ktoś nie był w Kietrzu, to wiele stracił. No okej, okay, jest obawa, bo jest hardcore, ale musi się tu być, warto, oprawa. Klimat, ludzie, to jest po prostu fantastyczne. Naprawdę setki kibiców zainteresowanych driftingiem. No po prostu ktoś, kto działa w tym klimacie, musi koniecznie tu być za rok. Mega fajnie. Fajne zorganizowane jest to, że jest na środku miasta cały park maszyn. Moim zdaniem trasa jest mega w porządku. W tamtym roku się odnajdywałem w tym tak samo. Ja się świetnie bawię, nie sprawia mi trudności, także jest naprawdę super. Jest wymagająca, natomiast z wnętrza auta wygląda dużo łatwiej niż jak się ogląda to z zewnątrz. Samo przygotowanie zawodów no, tradycyjnie jest na wysokim poziomie. Z perspektywy widza cieszy się łatwiej. Z perspektywy widza, jak patrzymy, to się pytam, czy my też tak jeździmy. To jest aż tak grubo, nie? Blisko. Nie, fajnie, wygląda to mega widowisko. Tutaj jeszcze mała ciekawostka u Kuby Króla. Doszło do pewnej awarii. Na sam koniec pedał gazu wpadł po prostu i nie wrócił. Sprzęt ciężki tutaj idzie w stronę Kuby Króla. Kuba, tak z ciekawości te prace na wysokościach, skąd wynikły? Niestety, wysprzęglik się poddał, ale już jesteśmy na dobrej drodze, żeby to naprawić. Także składamy, zaraz wrzucamy skrzynię, wał i będziemy gotowi do rywalizacji. Thank you.
Nie, 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 nie. Tak zarabiamy. Inflacja, no nie? Trzeba szanować, co się ma. Tak zarabiamy. Nie, nawet dobra. No, ojciec Paweł! Ojciec Paweł po swoim odcinku. Można powiedzieć, że rozpoczynamy pierwszą część dania głównego. Dania głównego dzisiaj, czyli kwalifikacje. Kwalifikacje, które odbywają się w parach, bowiem system Drift Open podpowiada, że klasa Pro oraz klasa Master mają pierwszą turę kwalifikacji w parach. Zobaczymy, kto dostanie się do jutrzejszej rywalizacji. Dzień dobry, po raz kolejny Drift Open w Kietrzu, Kietrz Festival, dzień numer 2. Bardzo dobrze jeżdżą Czesi, muszę to pochwalić. Przyjechał trzech albo czterech Czechów, którzy prezentują naprawdę wysoki poziom. Tutaj prawdopodobnie dyfer się zablokował, bo ja nie widzę żadnych uszkodzeń na samochodzie. Ciekawostek, takie miejsca VIP mają mieszkańcy, którzy... Myślę, że sami się nie spodziewali dawno, dawno temu, że będzie można w taki sposób oglądać zawody z własnego domu. A w czasie, kiedy nie ma relacji live na Telebimach, cały czas lecą filmy z poprzednich sezonów, filmy kierowców. Promujemy kierowców, promujemy drifting, taki jest przede wszystkim zamysł. Trzeba się jakoś odwdzięczyć za to, że po prostu przyjeżdżają do nas, więc... Kibice cały czas podziwiają między reklamami filmiki Maxa Hellera, Palnika, X-Driftu, bardzo dużej ilości różnych kierowców. Przede wszystkim muszę wspomnieć o jednej bardzo istotnej rzeczy. Poziom zawodników względem rundy rok temu. Wow, jaki to jest przeskok. W górę oczywiście. I Wojtek Ratajczak niestety dołączył do grona osób poszkodowanych przez tutejszą, jakby to nazwać, urbanizację terenu. To już się chciałem ratować, jak widziałem, że ten... Najpierw zacząłem zmniejszać kąt, mówię, dobra, zmieszczę się, nie? No już miałem tak mały kąt, jak przyjebałem tak, no to od razu przodem stopki. Tradycyjnie, nie? Dupą urwana. Osoce przy okazji. To już tradycja, no. Kurwa, kolejny! Zaraz nie będzie klasy Masters. W tym sezonie już regularnie jest na każdej rundzie. Tak się robi zawody w Polsce! Z przytupem! Musicie robić show? Poważnie? Musicie? My zawsze robimy show, muszą być atrakcje. Takie życie w Kietrzu. Jest chyba urwane. No wkurwiony trochę na siebie, bo mi oponka się skończyła w połowie prostej. Czułem, że jest średnio i niepotrzebnie, więc stanąłem jeszcze na gazie, nie? Mm-hmm.
A więc znamy już podium klasy Pro. Pierwsze miejsce Kamil Chorecki, drugie miejsce Krystian Morawiec, trzecie miejsce Mateusz Suski, czwarte miejsce Grzegorz Czapla, więc tak to wygląda. Lecimy szybko z prezentacją, bo mamy leciutko obsługę. Prezentacja, można powiedzieć, w starym, dobrym drift openowym stylu, czyli trochę dymu, kręcenia się i trochę dobrej energii. Zaczynamy w końcu danie główne z tych trzech dni finały klasy Masters. Ile my na to czekaliśmy? Wynik zostanie zdradzony na scenie. Trzecie miejsce Jakub Król, czwarte miejsce, o, aż siadło mi się tu dostał, czwarte miejsce Jakub Dudek. Teraz tak oficjalnie, gratulacje, dałeś palnik. Tak, palnik. I palnika już mamy jednego. Rozpędzasz nam się. Tak. W tym tepie skończysz w klasie Masters. No właśnie taki jest plan, nie? Było powiedziane, że jak nie skończę w Mastersach, to idę za Pawła komentować. Oraz człowiek, członek zespołu, człowiek, który tutaj napędzał całą akcję, pilnował, patrzył nam na ręce, motywował do działania i robił wszystkie papierowe sprawy, czyli zastępca pani burmistrz, pan Marceli Głogiewicz. Jacku Olejniku, czekamy na ciebie, chodź. Jacek Olejnik, projekt Kietrz uznajemy za zamknięty, rozpoczynamy projekt Koszalin. Pełna lista zgłoszeń, Polskie Miami, czyli kolejna runda już za miesiąc. Półmetek sezonu za nami, klasyfikacje generalne zaczynają się klarować i ktoś tu zamówił pogodę. Tak nie do końca, bo wczoraj te kwalifikacje w klasie Masters nie do końca wyglądały tak, jak sobie wyobrażaliśmy, ale w gruncie rzeczy było bardzo, bardzo dobrze. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał tegoroczny event na ulicach Kietrza. Ja się z wami żegnam i pamiętajcie, we are Drift Open.